Dzień dobry, tu program Bez Dubli, w którym podsumowujemy w każdy piątek o 12. Możecie oglądać na profilu Fashion Post na Facebooku. Miniony tydzień, a prowadzą go Patryk Ślewicz i Maryna Tomaszewska. Tak, w tym tygodniu Coachella, najsławniejszy festiwal muzyczny. Trochę nam przeszkadzało, że więcej słyszeliśmy na temat blogerów, influencerów, w co byli ubrani, niż o samej muzyce. Rzeczywiście, nawet przygotowując materiał na Fashion Post, zauważyłem, że nasze blogerki, które tam były, bardziej oznaczały się przy jakichś tam pięknych scenografiach niż na samych koncertach. Także trochę chyba się zatracił sens tego festiwalu. Dokładnie. Według badań 8 na 10 osób kupuje sobie nowe rzeczy przed Coachellą. No to, ale interes się kręci. Interes się absolutnie kręci. Ale muszę Cię zmartwić, ponieważ kilkadziesiąt kilometrów dalej od festiwalu rozgrywa się prawdziwy dramat, ponieważ ponoć Joanna Krupa się rozwodzi. O Boże, to straszne. Uwielbiamy Joannę Krupę, mamy nadzieję, że to są tylko wierutne plotki. No ponoć Roman, jej mąż, ma złożyć pozew rozwodowy, chociaż przyznam szczerze, że ja zaciągnąłem języka i słyszałem, że w czerwcu ma nastąpić wielkie pojednanie, oczywiście w światłach reflektorów. Rozumiem, w światłach reflektorów jest dzisiaj nasz gość, trendseterka, ikona mody, a ostatnio projektantka, która zaprojektowała dla marki Simi kapsułową kolekcję. Powitamy teraz Joannę Chorodyńską. Witam, witam. Te wszystkie tytuły to mnie zawsze jakoś tak bolą, że jest ich za dużo. Ja bym wolała, żebyście mówili dziewczyna od mody. Wystarczy? Wystarczy. Dziewczyna od mody. Cześć! Oczywiście, cześć. Bardzo Ci dziękujemy, że jesteś z nami. Dziewczyna od mody, powiedz, co tam w Twojej kolekcji Simi. Co w mojej kolekcji Simi? Przede wszystkim próbowałam się zmierzyć z kolejną materią, z kolejną rzeczą, która sprawia mi gdzieś w moim stylu problem. To są falbany. Jest ich bardzo dużo. Chciałam tu zaprezentować. Ja jestem w najnowszej bluzce Simi projektu Joanny. Dobrze się sprzedają, muszę zareklamować trochę. Zatem falbana. Wcześniej to był jeans, którego nie wykorzystywałam za dużo. Później miałam lateks. Teraz jest odrobina tego lateksu, ale wszystko jest okraszone właśnie falbanami. I chciałam potraktować się bardzo kiczowato, bo ja kocham kicz. W ogóle odnajduję w kiczu jakąś taką wartość, która powoduje, że kicz przestaje być kiczem. I ktoś nawet ostatnio napisał, i dziękuję mu za to, że ja po prostu ten kicz potrafię okiełznać. Zatem są falbany. Nie traktuję ich za bardzo tanecznie, bo nie chciałam wchodzić tutaj w flamenko, chociaż początkowo miałam takie myśli perwersyjne flamenko, ale wyszłam z tego. I po prostu chciałam, żeby one były kobiece, ale też żeby były trochę streetowe, undergroundowe, żeby były zimne. Dlatego też chyba pomyślałam o The Cure i o tej oprawie takiej muzycznej, ponieważ tworząc tę kolekcję słuchałam The Cure. My jesteśmy zachwyceni, absolutnie zgadzamy się z tym. Falbany są okiełznane przez Ciebie w 100%. To prawda. To teraz może trochę z innej beczki. Joanno, podsumowujemy tydzień. Obciach tygodnia minionego? Obciach tygodnia. No właśnie nie wiem, jak się z tym tutaj umiejscowić, bo obciachem tygodnia dla mnie są torby Balenciagi. W ogóle wyznaję Balenciagę w tym sezonie. Również torby Balenciagi, które przypominają i są praktycznie jeden do jednego jak torby IKEA, ponad 2000 dolarów, czyli majątek za taką torbę, czyli która ma wydźwięk. 2000 razy więcej niż zwykła torba IKEA. No ale niestety z modą tak jest, że się dla niej poświęcamy, mrużymy oko odrobinę, szczególnie osoby, które tą modą się zajmują i są takimi fashionistami, i próbują jakby mieć coś z trendu, więc z jednej strony obciach, a z drugiej strony lajkuję. Ale kupujesz? Nie kupuję, na razie lajkuję. Okej, ale czekamy, aż Joanna się pojawi w torbie z IKEA od Balenciaga. Ale że mam z niej wyskoczyć? mogę, nie ja pierwsza, nie ja ostatnia. A powiedz, a pozytywnie, co Cię zaskoczyło w tym tygodniu? Lauren Hutton, 73 lata, w kampanii bielizny Calvina Kleina. I to jest wielki ukłon, taki prawdziwy. To też pokazuje, że wiek nie ma znaczenia, że liczy się energia, background, styl, klasa, to wszystko, co mamy do powiedzenia, że bycie w modzie to nie tylko to, jak wyglądamy, ale to, jacy jesteśmy wewnętrznie i co zrobiliśmy w życiu i co mądrego powiedzieliśmy. Ja się z tym absolutnie zgadzam i taki mam plan w ogóle na przyszłość, żeby nie epatować tylko i wyłącznie wyglądem, ale robić coś więcej. Mam nadzieję, że mi się uda. No, myślę, że doskonale to teraz robisz. Ale jeszcze, ja ciągle do przodu. Okej, super. Joanno, jesteś osobą bardzo popularną, rozpoznawalną, ale tak naprawdę niewiele wiemy o Twoim życiu prywatnym. Czy
Czy taki był zamysł Twojej kariery od początku? Tak, i ja nie robię ustawek. Myślę, że to jest bardzo proste, jak nie pokazywać swojego życia prywatnego. Po prostu nie robić ustawek, nie wydzwaniać do fotoreporterów, nie wypisywać jakichś maili do magazynów, do portali, że jestem tu i tam i będę i tu i tam i z tym i z tamtym. Absolutnie, można jakby dosyć zdrowo do tego podejść. Poza tym moje życie nie jest też aż tak bardzo interesujące, jak moje tego życie. Nie wiemy. No, ale ja to wiem, jak moje życie zawodowe, które wydaje mi się, że wnosi coś do tej naszej polskiej mody i z czym chciałabym się podzielić. Nawet jeżeli nie jestem przez wszystkich wysłuchana, to chociaż przez część. Na tym mi zależy. No, ty ewidentnie wnosisz coś do polskiej mody. Jesteś osobą wzbudzającą, czasami mam wrażenie, skrajne emocje. Od zachwytu po jakiś naprawdę niski hejt. Czytasz komentarze na swój temat? Jeśli tak, to jak reagujesz na nie? Czytam. Wszystkie czytam. Od deski do deski, każdy komentarz pod jakimkolwiek moim zdjęciem jest przeze mnie przeczytany. Po prostu chcę wiedzieć, co ludzie myślą, do czego są zdolni, jakie straszne rzeczy potrafią o drugim człowieku napisać. Nie zastanawiam się nad tymi osobami, kim one są, ale czytam i nie chcę z tego absolutnie rezygnować, natomiast czytam i oswajam. Polityczna trochę rola czytania tego tak, wszystkiego. Tak, dzisiaj się śmieję, kiedyś płakałam i też się do tego szczerze przyznaję. No ale to bardzo dobrze, to jest krok dalej. Jest krok dalej. Dobrze, a teraz zmienimy temat. Joanno, powiedz, jak dbasz o urodę? Jak dbam o urodę? Bardzo dużo piję wody i to jest podstawa. No, dobrze, to ja Ci podam trochę. Ale mam spróbować teraz. Tak. Pasuje mi do paznokci, jak to się stało? Ale dziwny ma smak. Mm-hmm. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że jak coś nie smakuje tak wspaniale, wyrafinowanie, to musi być dobre. To jest absolutnie dobre i to jest bardzo dobre dla zdrowia. No, woda, tak myślałam. Woda wytauta jest funkcjonalna, która dla sportowców i na działanie całego organizmu super. To już jakby jeden element taki w środku jest. A co poza wodą? Poza wodą, no na pewno ćwiczę pilates ostatnio, mam też swojego prywatnego trenera, osobistego trenera, tak powinnam powiedzieć, ale również dbam u Doroty Detloff, Beaty Detloff, o swoją urodę i nie wstydzę się o tym powiedzieć, bo jakby chyba nie ma osób, które sobie niczego nie robią, tak umówmy się. Mhm. Okej, okay, super. Ale dbam tak, żeby nie było widać, żeby nie było... Wiesz. Bardzo dziękujemy za szczerość i teraz też bardzo byśmy chcieli, żebyś szczerze odpowiedziała na pytania niespodzianki od naszych widzów. Szczerość czasami bywa smutna, ale dobrze. Słuchaj, co tam jest? No, było ponad 300. Serio? Mhm. Czy wrócisz jeszcze kiedyś do ciemnych włosów? Nie wiadomo. Wielka niewiadoma. Ja jestem zaskakującą osobą dla innych, ale też dla siebie, więc nie wiem, co wpadnie mi do głowy jutro albo na głowę. Okej. Okay. Ale kocham być blondynką, naprawdę. To zmieniło moje życie trochę. Wyglądasz świetnie. Wszystko ci się da pozytywnie. Czy poświęcasz się modzie? Oczywiście, że się poświęcam. Ostatnio na przykład planowałam kupić leginsy Balenciagi. Oczywiście Balenciagi. Balenciagi. Tak, kupiłam tak, sukienkę finalnie, ale próbowałam zmierzyć się z leginsami. Zakładałam je godzinę, skaleczyłam sobie dwa palce, ale byłam bardzo blisko kasy. Doszłam do wniosku, że jednak kupię buty, które trudniej się wkłada, też takie z gumy, niż spodnie, bo to tu pół godziny, a tu godzinę, więc poświęcam się dla mody, ale nie polecam tego wszystkim. Wydaje mi się, że osoby, które pracują w modzie, po prostu czasami tak robią. My z Patrykiem też często poświęcamy się modzie, prawda? A tak. Dzisiaj jakie poświęcenie było? No. Dzisiaj ja się nie poświęciłam, ale mogę się pochwalić za to, że jestem umalowana przez Joannę Chorodyńską. To jest gość idealny. Rozmawia, zabawia nas, maluje prowadzącą. No. Chcieliśmy powiedzieć, że co tydzień teraz będziemy zapraszać Joannę. Ale się nie mówiłam na to jeszcze. Ale na wizji już wiesz, poszło. Joanno, czas na Hyde Park, 10 sekund, ty, kamera. Możesz zrobić, zaśpiewać, zatańczyć, co chcesz. Nie śpiewam, tańczę po godzinach. Przede wszystkim chciałabym Was prosić, żebyście nie byli przeciętni, żebyście nie byli tacy jak wszyscy inni. Po prostu bądźcie sobą, bo dokładnie wiecie, jak to się robi. Nie muszę Was uczyć. Wspaniale, absolutnie się z tym zgadzamy i bardzo dziękujemy Joanno za bycie naszym gościem. Zapraszamy za tydzień o 12 w piątek na żywo na Fashion Post. Maryna Tomaszewska i Patryk Chilewicz. Do zobaczenia.